Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa Twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu Twoich słów. Księga Daniela, 10 rozdział, 12 werset. Czasami Bóg natychmiast odpowiada na modlitwy swoich ludzi. W Księdze Daniela 9:21 słowo przychodzi do Daniela, gdy ten wciąż się modli. Czasami, tak jak w rozdziale 10, Bóg zwleka z interwencją, aby ujawnić przed naszymi sercami realność naszych pragnień i stałość naszej wiary. Nawet jeśli czasami musimy modlić się przez długi czas, zanim otrzymamy odpowiedź, nigdy nie wyciągajmy wniosku, że Bóg nie słucha, gdyż jest to nieprawda. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 14 werset zapewnia, że Bóg słucha. Zapewnia Bóg Daniela, że jego modlitwa została wysłuchana od pierwszego dnia. Daniela, 10 rozdział, 12 werset pokazuje nam stan moralny, który jest akceptowany przez Boga i w związku z tym jest w stanie otworzyć komunikację z niebem. I dzięki temu jest w stanie utworzyć komunikację z niebem. Trzymajmy się sekretu Daniela. Nastawił swoje serce na zrozumienie i karcił siebie. Jeśli porównamy wizję Daniela z 10 rozdziału 5-6 wersetu z wizją Jana Apostoła na wyspie Patmos, co jest zapisane w objawieniu Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg w rozdziale 1, wersety 13-16, zrozumiemy, że ten, który pojawia się tutaj we wszystkich przejawach suwerennej sprawiedliwości, może być tylko Mesjaszem, który został odcięty, jak widzimy to zapisane w Daniela 9:26, i który również zostanie uwielbiony. W obecności takiej osoby najbardziej bezbożnych z ludzi ogarnia śmiertelny strach. Abyśmy mogli być kanałem boskiego objawienia, śmierć musi najpierw zadziałać w nas, co nam mówi pouczająco 2 Koryntian 4:12. To samo łaskawe słowo przychodzi, aby zapewnić Daniela, a później Jana. Nie bój się, o człowiecze wielce umiłowany, nie bój się. Tak możemy zobaczyć w Daniela 10 rozdział 12 werset. Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa Twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu Twoich słów. Księga Daniela 10 rozdział 12 werset.